Trzecia odsłona powiatowego Dnia Walki z Rakiem od pierwszej edycji organizowana przez Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie Po Prostu Żyj, tym razem w szczególności skierowana była do pań. Mówiono bowiem obszernie o raku szyjki macicy i raku jajnika. Także i w tym roku na panelu dyskusyjnym obecny był wiceminister zdrowia. Szanowni Państwo, choroby nowotworowe to problem całej ludzkości, a wiedza przeciętnego człowieka o nich ogranicza się przeważnie do stereotypów i obaw. Dlatego inspiracją przyświecającą naszej akcji jest szerzenie informacji o samych chorobach, ich profilaktyce, promocja i propagowanie zdrowego i świadomego stylu życia, a także kształtowanie wrażliwości mieszkańców naszego powiatu wobec ludzi dotkniętych tą chorobą. Żyjemy coraz dłużej, a więc również i coraz częściej będziemy zapadali na choroby nowotworowe. I z tym należy się spodziewać. Ale również, żeby nie zachorować, żeby ten okres przed chorobą wydłużyć, to trzeba po prostu zainteresować się własnym zdrowiem, a przede wszystkim u każdego z nas powinna być pewna taka wyzwolona, określona czujność onkologiczna. Podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym roku można było zarejestrować się w bazie dawców szpiku i wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Wystarczyło tylko oddać krew. Miło nam poinformować, że w gronie potencjalnych dawców szpiku znalazła się kolejna osoba z Wielunia, pani Beata Szydłowska. Generalnie rejestrowałam się w lutym 2011 roku, a w styczniu 2013 roku dostałam maila z fundacji z zapytaniem o moją osobę, czy nadal byłabym gotowa, bo klinika zapytała się o mnie jako o potencjalnego dawcę. Także no... Rozumiem, że spełnia pani wszelkie wymagania, tak? Tak, spełniałam wszelkie wymagania. Później oddawałam krew do typizacji. Okazało się, że te nasze komórki, antygeny są najbardziej zbliżone. I w maju pojechałam na badania szczegółowe do Warszawy i już później się wszystko szybko potoczyło i pod koniec maja oddawałam komórki macierzyste. Emil Kleszcz, mam 27 lat. Młody człowiek, który stało się, tak? Może być już potencjalnym dawcą, po badaniach oczywiście. Tak, dokładnie. Tak. Powiedz, dlaczego wziąłeś udział w tej akcji? No, chęć pomocy innym ludziom, naprawdę z jakimś szczytnym celem. Myślę, że jeżeli można i nie stoi nic na przeszkodzie, także... Nie ma żadnego problemu, także naprawdę jest to coś dobrego i jeśli jest taka okazja, to dlaczego nie? Akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku osobiście nadzorował Rafał Młodzikowski z fundacji DKMS. Czuję się jak u siebie. Tydzień temu byłem tutaj na prelekcjach w szkołach. Miałem okazję po raz trzeci być na takiej mini konferencji prasowej u starosty. Tą drogą go pozdrawiam serdecznie i dziękuję mu za wsparcie tych akcji. Tak, czuję się jak u siebie, jak przyjeżdżam jak do miasta, które rozumie taką potrzebę. Znajdujemy tutaj taką życzliwość w tym, że możemy głosić taką tą ideę dawstwa. Bardzo sobie cenię tą ostatnią wizytę w kilku szkołach podległych starostwu. Rozmawiałem z nauczycielami, którzy prowadzili te klasy, byli zdziwieni, że 45 minut była cisza jak makiem zasiał. I młodzież wchodziła w taką interakcję, zadawała pytania, zresztą bardzo mądre pytania i takie świadczące o ich odpowiedzialności i dorosłości. Także jestem z tych wizyt bardzo zadowolony i wydaje mi się, że zasialiśmy tam takie dobre ziarno i będą z tego efekty. Nie możemy również w tym miejscu nie wspomnieć o fundacji Rock and Roll prowadzącej akcję Daj Włos. Jej głównym celem jest zebranie jak największej ilości włosów, aby wyprodukować peruki dla kobiet po chemioterapii. Kolejną edycję tej jakże pożytecznej imprezy zaszczyciła swoją obecnością również Joanna Osyda, coraz bardziej znana aktorka pochodząca z Konopnicy. Jeśli można pomóc i jakoś wykorzystać popularność do tego, żeby ludzi jakoś uświadomić, to myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką w ogóle można z tym zrobić. Czy pani myślała na przykład o tym, żeby oddać krew i zostać potencjalnym dawcą szpiku? Myślałam, ale jeszcze tego nie zrobiłam, bo to jest, to też nie jest prosta sprawa i prosta decyzja, tak mi się wydaje, że to każdy musi zgodnie ze swoim sumieniem, ale też
z pewnego rodzaju gotowością, bo to już nie można... Nie wynika to z jakiegoś strachu, obawy, tylko trzeba to po prostu przemyśleć odpowiednio, tak? Myślę, że każdy musi to jakoś sobie tam pewne kwestie przeanalizować i zgodzić się bądź nie. A teraz czas na panel dyskusyjny. W tym roku ze specjalnym wykładem o profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy wystąpiła dr Anna Laskowska, koordynator populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w województwie łódzkim. Z kolei Jarosław Laskowski, specjalista ginekolog, zbieżność nazwisk przypadkowa, mówił o profilaktyce i możliwości rozpoznania raka jajnika. Podkreślam znaczenie zakażeń HPV, w których no, młodzi mężczyźni również mają niechlubną rolę. Porównuję do pewnych zmian zupełnie innego wirusa opryszczki wargowej, więc troszkę się chłopcy zawstydzają czy też niepokoją, bo jest naturalną rzeczą, że młoda dziewczyna wcześniej czy później trafia do ginekologa. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, niewłaściwym, ale jeżeli młody mężczyzna ze zmianami HPV właśnie w okolicach narządów płciowych ma trafić do dermatologa, którym najczęściej jest kobieta lub też urologa, to budzi się jednak z tego mężczyzny silnego, odważnego i pełnego wigoru gdzieś rodzaj zażenowania i najchętniej by po prostu uciekł daleko, daleko. I przykładam młodzieży fakt właśnie ich dorosłości, czyli wybierają samodzielnie szkoły, zawody, czasami mogą zrezygnować, zmienić, najwyżej poświęcą czy stracą rok. Natomiast pewne ich również zachowania dojrzałe, dorosłe mają prezentować się właśnie w ich rozsądnym zachowaniu wobec własnego ciała, wobec własnego zdrowia i zdrowia osoby bliskiej jego czy jej sercu. Na zakończenie panelu nie obyło się naturalnie bez specjalnych podziękowań dla naprawdę wielu osób, które przygotowały i wspierały akcję, oczywiście wraz z członkiniami Stowarzyszenia Po Prostu Żyj, na czele którego stoi Elżbieta Caban, pomysłodawczyni i jedna z głównych organizatorów Powiatowego Dnia Walki z Rakiem. W imieniu wszystkich członków grupy pragnę podziękować naszym koleżankom Joli, Reni i Eli, które jako pierwsze połączyły się w trudnych chwilach, pokazując, że chorobą nowotworową można żyć, nie trzeba się załamywać i zamykać na drugiego człowieka. Pokazały, że raka można przyjąć jako kolegę, towarzysza na każdy dzień i żyć dalej normalnie, a nawet zrobić coś więcej. Dziękujemy Wam za to, dziewczyny, za to wszystko, że jesteście siłą, odwagą oraz wsparciem dla drugiego człowieka. Dziękujemy, że jesteście przy nas i dla nas. A teraz czas już na podsumowanie. W tym roku podczas akcji w bazie dawców szpiku zarejestrowały się 53 osoby. To praktycznie tyle samo, ile w ubiegłym roku. Obszerna relacja z trzeciej edycji Powiatowego Dnia Walki z Rakiem już w temacie tygodnia. Gorąco polecamy.